Witam wszystkich serdecznie w World of Tanks. Dzisiaj ze mną są Ayres i Probarszczyk. Witam. Cześć. Dzisiaj opowiemy o modzie, którym właściwie wcześniej wspominałem w poprzednim filmie, mianowicie o HD teksturach do właśnie tej gry, zrobionej przez gracza Draxa. Tak, ona tam dokładnie, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące całej tej modyfikacji, to dotyczy ona tak czołgów, wygląd mapy, jak i po prostu, jakby to powiedzieć, wygląd nieba, sky, tak, tekstury, mapy, no i co tam jeszcze dodać, obiekty są bardziej takie, można powiedzieć, wyostrzone, bardziej to tak żwawiej wygląda, można powiedzieć, prawie jakby się uczestniczyło w jeździe czołgiem. No dobra, tutaj mamy już przygotowaną bitwę treningową, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda na maksymalnych detalach, jak tutaj możecie zobaczyć. Jedynie co powyłączałem, to tylko jakość drzew oraz trawy, ponieważ rzadko co z tego używam. No i oczywiście dodatkowe efekty w trybie snajperskim mam wyłączone. No dobra, to co, startujemy, gotowi jesteście? Tak, tak. No to let's go. Wziąłem Himmelsdorf z racji tego, że bardzo ładnie będzie widać właśnie te kostki brukowe na tych placach, gdzie się rozpocznie bitwa, gdzie wystartujemy. Poza tym dokładnie i ładnie budynki będzie widać, tak wszystko będzie wyostrzone. Będzie dawało to taki efekt ogólny, bardziej realistyczny. Co zresztą zaraz zobaczymy, tylko nam się to załaduje ładnie. A, dzisiaj wszedł w życie ten serwer klastrowy, tak? Już dwa podserwery można wybierać. EU1 i EU2. Dobra, więc tak. Jak widzicie, te efekty na tych budynkach są takie bardziej, przynajmniej mi się zdaje, bardziej żwawe. Ja tutaj akurat wystartowałem na tej lokacji. Także naprawdę to dosyć ładnie wygląda. Pytaliście się o to w poprzednich filmach, jak to mocno obciąża komputer. Moim zdaniem, znaczy w przypadku mojego komputera, to był spadek jakiś może 5, maksimum 10 klatek na sekundę. Nie jest to zbyt dużo. Sama paczka waży dosyć sporo, ale jest ona podzielona na dwie części. W jednej paczce mamy do dyspozycji do ściągnięcia same tekstury, czyli obiekty, niebo, budynki i tak dalej. Natomiast w drugiej paczce są dokładniejszy wygląd czołgów, tak? Bardziej wyostrzone. One zostały tutaj, jak widzicie, koledzy Panterą oraz Baczotem podjechali. Jak widać, naprawdę trzeba się przyjrzeć, to nie jest aż tak mocno widoczne. Natomiast efekty, znaczy jeżeli chodzi o czołg, prawda? Natomiast efekty na kostkach tych brukowych, no naprawdę dosyć ładnie to wygląda. Zresztą przejedziemy się dalej, zobaczymy jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o budynki. No jak widać, dosyć ładnie, oczywiście troszkę zwalnia, bo tu mam włączone cienie, ja zawsze je mam wyłączone. Moja karta graficzna ma 3 lata, więc trochę już lekki przeżytek, można powiedzieć. Ale jeszcze wyrabia, także nie jest tragedia. No, także widzimy tutaj naprawdę, moim zdaniem, warte to ściągnięcia jest. Wcześniej miałem to chyba na 8.2 bądź na 8.1. Nie przeszkadzało mi to w grze. Jak widzicie, tutaj grad oszczałów od kolegów. Dosyć ładnie to się prezentuje. Także jak tutaj widzicie, te budynki zostały bardziej wyostrzone. Wcześniej one były to po prostu takie, można powiedzieć, no żywcem wzięte, nie wiem, z kartki, takie płaskie i tak dalej. Tutaj jakieś wypustki, takie bardziej tak uwidocznione jest, bardziej wyostrzone, tak powiedziałem wcześniej. Także naprawdę to ładnie wygląda. Jakie zmiany jeszcze zaszły w tym HD teksturach, to, że wygląd hangaru również został zmieniony, to znaczy tekstury, prawda, tego hangaru.
Naprawdę musielibyście sobie zrobić screena przed instalacją i screena po. Dopiero wtedy właśnie jest zauważalna ta różnica. Jeżeli gracie już na tych teksturach, to później oko się przyzwyczaja i tych zmian nie widzi, prawda? Ja już trochę tu właśnie tutaj zagrałem sobie kilka sporych meczy. No i to po prostu dla mnie już się oko przyzwyczaiło i dla mnie to już jest praktycznie norma. Musiałem po prostu to odinstalować, żeby zobaczyć, że po prostu ta gra wtedy zupełnie inaczej wygląda. Także jak widzicie, na Himmelsdorfie właśnie sobie tutaj pokazaliśmy Wam, jak to mniej więcej wygląda. Chłopaki też są zainteresowani. Dopiero jak skończę uploadować film, pewnie zobaczą, czy może będą wtedy chcieli po prostu to ściągnąć. No niestety, ja widziałem tylko na screenach. Taka ja jest także różnica. Mój sprzęt nie pozwala, żeby sobie to zainstalować, ale widoczna różnica jest rzeczywiście. Tak, no na tej stronie, którą później podam pod filmikiem, będą widoczne dwa screeny przed i po, ale to tylko te screeny, właściwie jeden screen pokazujący, jak to wygląda przed, jak to po, i to praktycznie bez żadnych budynków, tylko trawa i tam jakaś góra. Tutaj jak widzicie, taka mała rundka po Himmelsdorfie, jeszcze pojedziemy sobie na tory, jak zdążymy. Została minutka, bo ustawiłem na 5 minut czasu. Także tak to mniej więcej wygląda. Naprawdę bardziej cieszy to dla oka. Ładniejsze to się wydaje, więc naprawdę, jeżeli ktoś ma w miarę dobry komputer, może sobie na takie coś pozwolić, to naprawdę polecam. Dla słabych komputerów, no raczej odradzam, bo spadek FPS-ów na tych wolniejszych komputerach jest znaczniejszy niż na tych lepszych, prawda? No jak widzicie, wygląd tutaj tego jest dosyć ładny. Jak oczywiście wygląd czołgu, prawda? No tutaj akurat wziąłem niemiecki czołg na niemiecką mapę. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o HD tekstury. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało walcie, bez problemu. A jeszcze pokażę Wam tutaj, jak wygląda garaż na końcu. Żebyście mieli tutaj wgląd, o czym ja mówiłem. Tak jak mówiłem, na pierwszy rzut oka no ciężko dostrzec zmiany. Trzeba by zrobić screen przed, trzeba by zrobić screen po i wtedy dokładnie to widać, prawda? Także zmiany są zauważalne. Dopiero przy porównaniu może, ale przy graniu również, zwłaszcza przy graniu na mapach na przykład, tak? Właśnie takich jak Himmelsdorf, gdzie te zmiany są naprawdę znaczące. Dobra, to by było na tyle. Dzięki chłopaki, że pomogliście mi wystartować na treningówce, bo na normalnym meczu nie było sensu tego pokazywania, gdyż raczej musiałbym, byłbym zajęty po prostu biciem się między czołgami niż pokazywaniem, zwiedzaniem terenu. Dobra, to dzięki. Nie ma sensu. No, do usłyszenia, na razie.